Tok Radio. Słuchacie programu Książę i Żebrak. Duże łóżko, to w którym leżała Bella, postawiłam w kąciku, tuż koło mego własnego łóżka. A wózek dla lalek, w którym spali Hans i Greta, w drugim rogu pokoju. Jakże pięknie było u mnie. Dzisiejsza audycja, tak jak każda codzienna, ma charakter satyryczny i robimy dokładnie odwrotność tego, co robią tabloidy. Oni z tego nieszczęścia, z tej tragedii próbują zrobić biznes. My po prostu pokazujemy rzeczywistość w krzywym zwierciadle, a zwierciadło ustawiamy pod takim kątem, na jaki mamy ochotę. Ja, drogi Kubo, w takim razie może przeczytam sponsorów dzisiejszego programu. To ja się chciałem od razu wycofać i powiedzieć, że się odcinam. Dziękujemy Ministerstwu Sprawiedliwości, dziękujemy Polskiemu Systemowi Penitencjarnemu, dziękujemy wszystkim posłom i senatorom, dziękujemy redakcji Super Ekspresu za wsparcie. To jest patron medialny wyjścia Mariusza. Tak, za wsparcie naszej dzisiejszej audycji. Patron medialny i redaktor naczelny Super Ekspresu bardzo się zaprzyjaźnił z Mariuszem i wzorem, no właściwie każdego celebryty, padło w jego stronę pytanie, czy nie chciałby czegoś napisać. Pan pisał pamiętnik w więzieniu? Tak. Co pan ma zamiar z nim zrobić? Ma pan zamiar go wydać? A to jakoś można, no nie myślałem o tym. No na tym by można było, no to moglibyśmy spróbować od pana kupić taki... Bym mógł na tym zarobić? I pan by mógł na tym zarobić. Jakie to są pieniądze? No to byśmy się dogadali, no. No to ja bym mógł się zgodzić, jakby to były dobre pieniądze. No byłyby dobre, no ile pan zażąda, będziemy dyskutować, no. Dobrze. To jak się umówimy, pan do nas zadzwoni, ma pan do nas numer? Ja nie mam numeru i ja nie mam w ogóle teraz jak zapisać numeru do pana. Bo ja jestem w kajdankach, ja nie mam w ogóle, nie mam... I tak właśnie Mariusz Trynkiewicz pozyskuje sobie nowych przyjaciół. Na jubilerskiej, gratulujemy. Ale najzabawniejsze jest to, że ten człowiek, którego nazwiska ciągle nie pamiętamy, bo nie jest istotny, a nazywa się Super Ekspresu redaktorem naczelnym, albo jednym z wielu, stwierdził, że on Mariusza poznaje. Widocznie słyszeli się już wcześniej, posłuchajcie. Dobrze, to ja panu redaktorowi bardzo dziękuję. Ja dziękuję panu. Panie redaktorze, kłania się tutaj, tak? kłania się. Wie pan co, tak. To proszę mi podać swoją komórkę, ja zaraz do pana odzwonię i pogada pan z naczelnikiem bezpośrednio, tak będzie prościej. Nie, no dobra, ja już jestem spokojny, już, ja go poznaję po głosie, przecież wyglądałem jego wywiady, także spokojnie, jest okej, okay, wszystko. Znają się panowie. No, można powiedzieć trochę przyjaciel taki. Boże kochany. Mała rzecz cieszy. Tak. Matka Madzi z Sosnowca to jest nic, proszę państwa. Mariusz pisze swoją historię, a pamiętniki prawdopodobnie już wkrótce z logiem Super Ekspresu, Muratora i Radia SK. Co się robi, jak się wychodzi z grupą przyjaciół, takich jak przyjaciele Super Ekspresu? Zamawia się stolik. Tak jest. Restauracja, proszę państwa, i bankiet z okazji wyjścia Mariusza Trynkiewicza na wolność. Dzień dobry. Hotel Ambasador Centrum. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Mnie interesuje zarezerwowanie stolika. Na dzisiejszy wieczór jest bardzo duża okazja, ważna. Tak? Czy byłaby taka możliwość? Myślę, że tak, jak najbardziej. Ja proszę powiedzieć, jaka ilość osób? No to będą 3-4 osoby. Tam ta najbliższa grupka znajomych, bo kolega, wie pani, wyszedł z więzienia. Chcemy go jakoś tak przywitać po prostu solidnie. Rozumiem. Ile godzin państwo przewidują na takie spotkanie? No tak z 5 godzin. A od której godziny i do której? Od 20. I to będę ja, kolega i dwie osoby będą młodsze. Dwie osoby będą niepełnoletnie. Mariusz Trynkiewicz. Dobrze. Dobrze, nie ma problemu. Na nazwisko Trynkiewicz rezerwacja. Raz i dwoje dzieci. Będzie lemoniada. No właśnie, rachunek proszę przesłać na adres Super Ekspresu, ponieważ rachunek... tam są jakieś rozliczenia jeszcze. Można na tym, jak powiedział, zarobić. A rachunek sumienia, no to co? No to zadzwońmy może do Stanisława. Tak jest, Stanisław. Gdziekolwiek jesteśmy, dziś w sposób szczególny, czujemy się związani wspólnotą losu. Niech świadomość tej wspólnoty pozwoli nam zespolić serca, ideały i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki. Zapraszam wszystkich do modlitwy. No to chyba to jest bardzo dobra puenta. Tak, cała Polska żyje Mariuszem Trynkiewiczem, także premier Donald Tusk.
I nawet są propozycje nowych ustaw. Wiem, że ma być Trynkiewicz obciążony podatkiem. Podatkiem od? Od wolności. A, posłuchajmy premiera. Ta ustawa swoim działaniem obejmuje także ten przypadek. Czy ta ustawa zagwarantuje w jego przypadku i w innych przypadkach stałą izolację po zakończeniu, po odbyciu wyroku? Oczywiście nie. Ta ustawa nie daje automatyzmu. Skończył się wyrok, on i tak dalej będzie siedział. No tak, on będzie siedział. To Mariusz wychodzi, witamy, a my co? Dziękujemy. A my dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy Błękitnemu 24 i dziękujemy wszystkim reporterom, posłuchajmy którzy jeszcze ludzi, przyczynili się do dzisiejszego programu. Ludzie, którzy stoją pod rzeszowskim więzieniem, co skandują, a my już dziękujemy. Dziękujemy.